Muszę się poprawić. Która jest godzina? Gdzie mój zegarek? Przeliczyłem. Środa, 9:16. Spóźniłem się dzisiaj. Miałem takiego małego joba, musiałem zrobić takie, wiecie. Nie wiem, czy wiecie, ale jestem coś tak jakby w stylu copywriterem i różnych takich rzeczy się imam, więc jeśli ktoś nie iman, tylko imam, więc jeśli ktoś potrzebuje dobrych tekstów na swojego bloga albo na stronę, to nie wiem, czy wiecie, z powołania jestem pisarzem. Może dlatego też z takim zapałem i namiętnością uprawiam pisarstwo na swoim blogu panwinyl.pl. I dzisiaj, czekajcie, Tomek Olszewski, Pan Winyl, witam was serdecznie. Środa, 24 października, jak wiecie, nie zapamiętuję kolejności miesięcy. Cześć Mariusz, cześć Marek, dzień dobry, serdecznie wszystkich witam. I wracam do pisarstwa. Z zamiłowania jestem pisarzem i dlatego panwinyl.pl to jest takie moje dziecko, które sobie spłodziłem sam ze sobą. Wiecie, tyle lat w tym interesie winylowym, cześć Maciej, spowodowało, że dużo historii, dużo wiedzy i to też się wiąże z kilkoma rzeczami. Wiąże się to też z tym, że ten odcinek Kawy z Panem Winylem będzie wyjątkowy. On posłuży za kanwę całego posta na panwinyl.pl, czyli dlaczego winyl trójka pod tytułem kolekcjonowanie. Ja mam tutaj przygotowany cały speech, który wam chętnie opowiem. I mam nadzieję, że będziecie się mogli, Mariusz się wita ze wszystkimi, ja też się witam ze wszystkimi, będziecie mogli sobie rozważyć, bo jest to pewien wycinek rzeczywistości, w której do niedawna brałem udział, czyli kolekcjonowanie i budowanie kolekcji i związane z tym najróżniejsze rzeczy. Okazuje się, że kolekcjonowanie, tu wiecie, jest temat często pomijany, tak? Po prostu zbieramy płyty, ale to nie jest tylko tak, że zbieramy płyty, idziemy sobie do dyskontu, bierzemy 10 płyt za 400 zł czy 450 i mówimy, mamy kolekcję, bo to nie o to chodzi. Kolekcjonowanie jest to związane coś z pieniążkami i to czasami niemałymi, sam coś wiem o tym, a za tym idą też emocje. Jak są pieniądze, to są emocje. Ale samo kolekcjonowanie, moi drodzy, to jest przygoda, w którą decydujemy się wyruszyć sami zazwyczaj i wydaje się, że nikt tego nie rozumie. Czemu chcesz polować na pierwszego presa Pink Floyd Dark Side of the Moon za 1000 zł? Przecież możesz za to kupić milion płyt w dyskoncie albo na Carbucie za 1 euracza. Ale ty chcesz mieć dokładnie to wydanie z tym pięknym labelem, prawda, Solid Blue Triangle, o matrycach A1, B1 i chcesz mieć to z plakatem, z naklejkami, tak jak Mariusz ostatnio zapłacił niemałe pieniążki za Peter Newton and Michael Brooks Sleeps with the Fishes, dlatego że chciał mieć dokładnie to i możecie sobie racjonalnie to tłumaczyć, tak, czy w tą. Tu nie chodzi o racjonalność. Za tym coś stoi, za tym stoi przygoda i o tej przygodzie dzisiaj chcę powiedzieć. Powiem wam o jednym dniu z mojego życia i jeszcze kiedyś, kiedy na początku prowadzenia winylowo.com wyruszałem po prostu co tydzień, mieszkałem w UK, co tydzień w niedzielę o 5 rano wstawałem i co mnie zmuszało, żeby wstać o 5 rano, jechać, żeby być sprzedaży na godzinę 6 i czy deszcz, czy śnieg, czy słońce, czy upał, po prostu być tam z latarką, czy bez latarki i wtedy po prostu digować, szukać z takim ciśnieniem. Jak tylko widziałem gdzieś wśród tych wszystkich rupieci, które ludzie sprzedają, różnych tam starych gazet, fotografii, skrzypiec, siodeł i tak dalej, kartonik. Po prostu wzrok kolekcjonera działa tak, że on widzi ten kwadracik, chciałem pokazać jakiś kwadracik, że po prostu taki kwadracik robi nam po prostu coś z głową i nagle, cześć Sebastian, i nagle się okazuje, że jest tam czegoś więcej. Pamiętam z panią kierowniczką jeszcze, pamiętacie Anetę, jeździliśmy sobie na te karbuty i wtedy było
szał pał dosłownie. Widzieliśmy kartę, lecieliśmy, grzebaliśmy, mówił wow, to, wow, to, wow, tamto, ile to, ile tamto. Zaczął się handel jakiś, coś tutaj, wymiana. Trzeba było się ruszyć z domu, żeby tak naprawdę coś znaleźć. Już samo w internecie szukanie, no aukcje też robiły jakieś tam ciśnionko, bo się wygrywało fajne płyty za jakieś fajne pieniądze, ale to nie to samo. Wyjście z chaty, pojechanie na giełdę, pojechanie do sklepu, pojechanie na jakiś Carbut, Hlitarg, czy to w Polsce, w Niemczech, gdziekolwiek, no nie, powodowało jakąś fajną przygodę, no nie, więc Marek ma tak do dziś. To jest super po prostu, no nie? I, ale co nas zmusza do tego? Tak naprawdę co nas zmusza? Powiedzmy, jedziemy na jakąś giełdę, kopiemy i znajdujemy, czy to nie wiem, na giełdzie fonograficznej, czy na samochodowej, czy na jakimś printhargu, znajdujemy tego naszego skarba. Przychodzimy do domu, czyścimy, myjemy, na półkę, folię, tu, tak, odkładamy, słuchamy, jest pełna podnieta, to i co? Dół. Trzeba nam następnego celu, trzeba nam następnej płyty, której szukamy. Dobra, no to dalej szukamy. Zazwyczaj nie szukamy jednej naraz, szukamy 5, 10 naraz, co się zdarzy. Więc tych akcji jest tutaj mnóstwo, co nie? Do tego jakiś gramofon, jakiś sprzęt, nie? To jest po prostu życie, które, zobaczcie jak ja się jaram opowiadaniem samym tym, nie? Ja pamiętam po prostu chodzenie wśród tych stanowisk, co ludzie mają, kto tam co ma, czy jest to wartościowe i ile sobie za to chce. Wiecie ile trzeba było się czasami nagadać, żeby coś tam wyrwać, żeby czasami ludzie się na ciebie, wiecie, przyczyni, bo jesteś Polakiem, to nie chcieli ci sprzedać, jakieś takie nawet rasistowskie rzeczy. To kolekcjonowanie to jest duże poświęcenie, to nie jest tak, że sobie chodzenie do biedry po winyle to jest częścią, może być początkiem na przykład, kupienie sobie w Lidlu gramofonu, winyli w biedrze i mamy początek naszego kolekcjonowania. Najpierw chcemy sobie posłuchać muzyki z winyli, zobaczyć co to jest. Kupujemy takiego, wiecie, wszystko w jednym, stawiamy taki gramofon, on ładnie wygląda nawet jako mebelek. Ja pamiętam taką sytuację, cześć wszystkim. Taką sytuację, jak miałem jeszcze sklep w Zielonej Górze, nazywał się winylowo Zielona Góra, na Fabrycznej 13, przyszło sobie małżeństwo, które pozdrawiam serdecznie, i przyszło małżeństwo, które kupiło sobie takiego gramofona w Lidlu za 300 zł, nie? I przychodzą i mówią, no chcielibyśmy płyty, ale zaraz złapali, że gra jakaś fajna muza, i mówią, ej, a co to tak brzmi? Co to za brzmienie w ogóle? Ja mówię, no to jest właśnie... Mówię, gramofon, tam był Dual wtedy, wzmacniacz Kenwooda, 69 rok, nie pamiętam modelu, ale to był pierwszy, zdaje się, na układach scalony gramofon Kenwooda. Zupełnie go gdzieś wytachałem z jakiegoś śmietnika. I głośniki Tary, jeśli dobrze pamiętam. Ogromne takie podłogowce, jak przywaliłem, to po prostu szyb drżały, trzy bloki dalej. No nie? Czy mnie słychać, czy jak? Czy nie słychać? No, więc nie wiem, co tam, o co chodzi. Łukasz coś tu pisze, że... Nie, tak. No dobra, przyszli oni i wiecie, w momencie mówią, my bierzemy ten sprzęt. Kupili wszystko z miejsca po prostu. Pojechali po pieniądze i w ciągu minuty podjęli decyzję, że oni to biorą. Pamiętam tą sytuację, jak się naradzali tak cichutko, ile to tam będzie i to, bo to parę tysięcy chyba kosztowało, jeśli dobrze pamiętam. I oni myśli, mówią, czekajcie, to jakiś komentarz, no nie? I mówią, kurde, czy nas na to stać i tak dalej. Wiecie, tutaj małżeństwo, rodzina podejmuje decyzję, że będą mieli w domu piękne stereo, no nie? Jack White fajnie wywiadł. Ostatnio udostępniałem na pan Widl na tym dla te Antyradia powiedział. Jemu się podobało to, że w latach 70. ludzie naprawdę, czy w dawniejszych latach, no nie, dbali o swój sprzęt stereo. Teraz już takiego czegoś za bardzo nie ma, ale fajnie tam ta sytuacja pokazała, że ludzie mówią, wow, ale czar, można tego posłuchać, no nie? I to tak brzmi i my tego nie wiedzieliśmy. Też zacytuję Jacka White'a z tego wywiadu z Antyradia, mówi wtedy 99 osób, jeśli nie 100, jeśli usłyszy porządny sprzęt stereo, no nie, to po prostu wybierze to, bo to tak brzmi. Ale wracając do kolekcjonerstwa, do tego takiego wewnętrznego drive'u, który nas prowadzi w tym wszystkim, do tego takiego, wiecie, widzę karton z płytami, dostaję... Nie wiem, nagle jak nie wiem, była taka bajka Brygada RR, był tam gościu Rockford, który jak poczuł sera, to dostawał
dostawał po prostu omym jazy, no nie, i za tym sterem. No to z nami mniej więcej tak, że wiecie, zobaczymy te winyle i jutro skręcamy. Nasze żony czy nasi mężowie, zależy kim jesteśmy, mówią tak, no nie, o nie. Oni wzdychają, a my już grzebiemy, ręce brudne, co tam jest, kurczę, sama klasyka, Boże, Easy Listening, jakieś, kurczę, nie wiem, Patsy Cline, znowu John Denver i tak dalej, no nie? A tu nagle sru, jest. Co to jest w ogóle, co to za okładka, jakiś progresywy, nie wiem, warte, nie wiem, z 200 zł, 500 zł, nie wiem, biorę, może to Gentle Giant, jakaś, kurka, nie wiadomo jaka płyta, no nie? I wchodzisz to wszystko, zaczynasz świrować trochę i potem następny. I wiecie, ja się dzisiaj rano przygotowałem do tej naszej audycji i tak będę robił częściej teraz, bo to jest dużo lepiej gadać w taki sposób przygotowany, przyznaję. I w pewnym momencie zaczynamy sobie zadawać pytanie, co się dzisiaj z nami dzieje. Zdobywamy kolejne płyty i okazuje się, że coś więcej jest w tym wszystkim. To nie chodzi tylko o to, żeby zbierać płyty i mieć ich pełno na półce, co nie? Bo to nie, to też jest super. Ktoś wchodzi, wiecie, ściana tego, ale jakby cała historia, jak to powstaje, jest mega ważna. Każdy z was, który kupuje płyty, kolekcjonuje płyty, zbiera, szuka, co nie, buduje pewną historię kolekcji, ale też swoją, taki muzyczny background. Ja o tym mówię, że każda kolekcja jest naszym soundtrackiem życia i w pewnym momencie dochodzimy do momentu takiego, że zaczynamy pytać sami siebie w sercu, co to za pragnienie, do czego ono prowadzi i co za nim stoi, no nie? Co za tym pragnieniem stoi, budowania tej kolekcji. I bo wiecie, to trzeba wyjść z domu, to trzeba poświęcić kapitał, trzeba nawet zarządzać własnym kapitałem, żeby mieć budować kolekcję, trzeba zarządzać kapitałem, zarządzać własnymi emocjami. Wiecie, ile ja głupot narobiłem? Ja kiedyś pojechałem na giełdę do Wells na samym początku, po prostu gościu mnie ogolił, kupiłem 4 płyty od niego, wydałem 100 funciaków. Nie mając pojęcia, że te same płyty mogę po prostu policytować gdzieś tam, pojechać sobie na jakieś karbuty, na giełdę fonograficzną nawet, bo gościu mnie po prostu na takim vintage markecie miał ceny, nie mam pojęcia skąd, ale za połowę ceny mogłem to kupić wszystko, no nie? Ale trafił się naiwniak, to wcisnął mi to, no nie? I wiecie, to kolekcjonowanie wymaga też posiadania wiedzy, sprawdzania, tak? Możemy mieć tak, kupę hajsu i po prostu, tak jak Raczkowski kiedyś zrobił taki rysunek. Tato, chcę kolekcjonować samochodziki. Poszli do sklepu z kolekcjami, którą kolekcję, synku, chcesz? I możesz kupić sobie całą kolekcję. Co to jest za przyjemność? Jasne. Jeden nie ma czasu na to, ale jeśli jesteśmy kolekcjonerami i to jest nasza pasja i to nas kręci, to wtedy w to wchodzimy, wtedy zaczynamy szukać, wtedy zaczynamy się zastanawiać, wtedy potrzebna nam jest jakaś wiedza. Wtedy jest wejście też w to dealowanie z własnymi pragnieniami. Na ile sobie mogę pozwolić, na ile nie. Marzę o tej płycie, ale ona kosztuje 2-3 tysiące, to jest chore, nie mam takich pieniędzy, nie zapłacę, ale pokombinuję. Jadę na giełdę i mówię, potrzebuję kupić sobie, nie wiem, płytkę, jakąś płytkę, tak? I w tym momencie biorę ze sobą kilka innych płytek, których nie szukam. Może uda mi się wymienić, a wtedy nie będę musiał za to płacić, no nie? Więc jesteśmy przedsiębiorcy w tym wszystkim. Mi to się mega podoba, jak ludzie zaczynają, mówią, no ja tu pracuję na etacie i ogólnie to ja nie mam takich zdolności, ale później przychodzą do mnie i mówią, że pohandlowali to, tamto i okazuje się, że większość ludzi, którzy poważnie podchodzą do kolekcjonerstwa, to już są, tacy bym powiedział, small businessmeni, small business prowadzą, bo potrafią tradeować, czyli handlować, to jest tego angielskiego, muszę się trochę, już od dawna nie mieszkam w Anglii, a ciągle angielskich słów używam i wiecie, wow, ale dzisiaj poleciałem, co nie? Dla mnie to pasja jest czymś, co napędza nasze życie i kupienie sobie płyt w biedrze może być początkiem, może być dodatkiem, ale źródłem jest to, co się dzieje w naszych sercach, potem w umyśle i to, co później jakby
prezentujemy na zewnątrz, czyli wszystkie akcje, czyli kontakty z ludźmi. Wiecie, czasami naprawdę dostaje się po pysku w tym wszystkim od jakiegoś winylowego dziada, który sprzeda nam straszną rzecz, potem się wypiera, potem są te w szczególności przypadki z Ale Drogo, nie? Tam tych historii na grupie winylowej to jest codziennie prawie jakaś tam historia. Uważajcie na tego czy na tamtego. Ludzie nie mają pojęcia jak sprzedawać, a my nie wiemy jak kupować. Dlatego, o właśnie, to webinar w przyszłą środę o 20:00. Zgłaszajcie się, więcej informacji na panwinyl.pl. Zgłaszajcie się, naprawdę warto posłuchać i wymienić się doświadczeniami na temat kupowania, sprzedawania, oceniania stanu technicznego, żebyśmy nie dawali się robić w balona i żebyśmy ludzi nie robili w balona, no nie? Także zapraszam Was na panwinyl.pl do posta, zaproszenie na webinar, tam są informacje jak się zgłosić, także czekam na Was. Ostatnio było 5 osób, było fajnie i na pewno warto, no nie? Kochani, jest już, nasze 15 minut minęło. Chciałem powiedzieć, że podziwiam Was. Bardzo szanuję za to, co robicie, za Waszą aktywność. Dziękuję Wam za podsyłanie różnych rzeczy do mnie. I dalej jedziemy z tematem płyt winylowych. Kolekcjonowania, pasji, bo jest to coś więcej. Płyty winylowe to jest coś więcej niż nośnik z muzyką. Jakby chcieli niektórzy. Wczoraj pod postem Winyl jest wszechświatem jakiś kolega mówi, przestańcie, to tylko kawałek plastiku. Dla Ciebie kawałek plastiku, gratuluję. Dla nas jest to taki balon emocji, balon przeżyć, wrażeń, historii związanych i z naszych historii z płytami, płyt historii z nami, naszych kolekcji i tak dalej. Także kochani, trzymajcie się, dobrej środy, mega fajnie się dzisiaj nam współpracowało i gadało. No, do następnego razu. Na podstawie tego wszystkiego, co pisaliście, sorry, że się nie odnosiłem do tego, co na żywo tutaj pisaliście, ale zrobimy na końcu tego wszystkiego posta podsumowującego. Mam nadzieję, że mogę Was tam zacytować niektóre Wasze wypowiedzi i zrobimy takiego posta na panwinyl.pl. Dlaczego winyl 3? Kolekcjonowanie. Ten temat jeszcze będziemy zgłębiać, a zdradzę Wam, że już niebawem Pan Winyl angażuje się w nowe wydawnictwo. Jeszcze nie powiem co, ale będzie mocno. Miłośnicy dobrego, ciężkiego grania w sosie z lat 90. będą mega zadowoleni. Także trzymajcie się, dobrego czasu. Dzisiaj pozdrawiam. Tomek Kruszewski, panwinyl.pl. Yo!